Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale rzecz jasna kolejna część, już chyba szósta, ocenienie waszych składów. Wiem, że pod poprzednim materiałem posłuchaliście się mnie i podesłaliście je w komentarzu zamiast na Discordzie. No ale właściwie możecie podsyłać je tu bądź tu. Z wstępu to by było na tyle. Lećmy do pierwszego składu. No a pierwszy skład już na naszych ekranach w bramce. Najlepszy, powtarzam, bramkarz w historii piłki nożnej. I to jeszcze w lepszej wersji, choć lepszej wersji samego siebie już nie będzie. Nick Pope. Obrona z Vidiciem. Teo Hernandeza nie komentuje, no bo to wiadomo, że jest karta kompletna. Van Dijk również. No i ten holenderski obrońca, którego klasycznie nie pamiętam. Ale również jest kotem. Jedynym mankamentem tutaj może być to, że nie jest na fullu z grania, ale to mniejsza. Ten Nemanja Vidic to jest na pewno taka mocno sentymentalna karta dla wielu. Też był w słapach, więc było go łatwiej pozyskać, aniżeli poprzez trafienie w paczce z ikoną, bądź kupienie na rynku transferowym. Natomiast jeżeli ci jego gra nie przeszkadza, no to zostaw legendę Manchesteru United w swoim składzie. Jest Neymar oraz Mbappe. No, tego nie wymieniamy nigdy, dlatego też pozostaniemy przy tym schemacie. Natomiast w środku już jest nieco ciekawe. Jest na pewno N'Golo Kanté, jest Ronaldo oraz Dybala. W ogóle możesz dać znać, jak u ciebie ten Ronaldo sobie gra, bo chyba powoli zaczynam żałować, że tego SBC nie zrobiłem. Wiadomo, że Dybala, Ronaldo, Kanté to są wszystko kompletne karty, ale jeśli chodzi o twojego SPO, którym jest oczywiście Curtis Jones, młody, zapowiadający się dobrze zawodnik Liverpoolu, co ja o nim myślę? Jest to karta dobra, bo wszystkie statystyki powyżej 80, był też dosyć drogi w SBC, natomiast co tutaj przeszkadza? Na pewno to, że to nie jest na full z grania. Jeżeli chcesz, żeby tutaj miał full z grania, no ale wtedy będzie to na pewno lepiej wyglądać. Po prostu zamieniasz Kanté z Curtisem Jonesem, myślę, że to jest bardzo proste. Ma perfect linka wtedy z Van Dijkiem, właśnie młody Anglik, no i N'Golo Kanté ma linka z Mbappé, więc nie widzę tutaj przeciwwskazań ku temu. Jeśli chodzi o jakieś zmiany, to tutaj tylko i wyłącznie lepsze wersje tych kart, ale jeśli już bym się miał przyczepić, to powiem dokładnie to samo, co w poprzednim odcinku. Mianowicie na pewno są lepsze karty niż ten Vidic na środku obrony. Mimo wszystko, mimo tego sentymentu, wiadomo, taki w Maldini albo jakiś inny kocur pokroju Van Dijka, to ty wiadomo, że Van Dijka już tutaj masz, ale to ty sobie też możesz sprawić. Nikt ci nie broni. Jeśli chodzi o samą ocenę jedenastki, to na pewno jest kompletna i tylko ten środkowy obrońca moim zdaniem ewentualnie do wymiany. Widzę, że też twój stan konta nie jest zbyt piękny, no ale może być zbyt piękny po sposobach na zarabianie z Coins Kingdom, to na pewno. Polecam dołączyć, jeśli jeszcze nie jesteś członkiem. Jeśli chodzi o jakieś mankamenty, to ja tutaj nie widzę. Jest to skład perfekcyjny, jeśli chodzi o jakby samą w sobie budowę. No a czy tobie się już samemu gra indywidualnie dobrze tymi wszystkimi graczami, no to pozostawiam do własnej oceny. No więc zobaczmy, co Piotr dla nas przygotował. Jest ponownie Nick Pope. Zostawcie już, szanujmy się nawzajem. Zostawcie już Pope'a, nie każdy chce go oglądać. Łącznie z swoją obroną. Nie chce mi się na to już patrzeć, naprawdę, szczerze mówiąc, ale już jest ciekawiej dalej. Za to jest Donny van de Beek, jest Lucas Moura. No to są z pewnością karty, które już nie są na topie, dlatego my tutaj bardzo prosto wymieniamy sobie tego van de Beeka na dowolnego pomocnika z Premier League. Na początek proponowałbym ci pana Paula Pogbę z United, oczywiście wiadomo, o kim mówię. No a za Lucasa Mourę może być Bale, ale to też jest już, że tak powiem, karta wyczerpana i nie jest w swoim topie. No i na prawą pomoc po prostu Salah, tak myślę. Jest Diogo Jota. Jeśli chcesz to budować pod Premier League, to ja tutaj nie widzę przeciwwskazań ku po prostu budowaniu tego pod Premier League. Wiadomo, że jest Varane, Mendy, ale to są karty, które no nieważne i mają względem. Nieważne gdzie są, zawsze będą najlepsze, pamiętajmy o tym. Za Sterlinga w przyszłości wiadomo Mane, chociaż tutaj on nie miałby chyba pełnego zgrania, chociaż nie wiem, nie, chyba ma jednego czerwonego linga, to nadal by miał. Za Rashforda w sumie nikt, bo to jest król obecnej wersji gry. Diogo Jota, ten zawodnik mi nigdy nie podpasowywał, nigdy, to znaczy w tej edycji gry, bo wcześniej go jakoś szczególnie w takim poziomie wysokim, jakim w tym momencie jest Portugalczyk, nie oglądaliśmy, nie podszedł mi ten zawodnik, no i szczerze też do wymiany. Kogo byś mógł tutaj kupić? Bruno Fernandesza, ale może już kolego w jakiejś specjalnej wersji, jeśli uzbierasz to jak najbardziej. Prawy obrońca również jest jakby, no powinieneś po prostu pomyśleć nad niego wymianą. Także na pierwszym miejscu Donny van de Beek oraz Lucas Moura, chyba nawet najpierw tego Moura wymień na Salaha, no później van de Beek, później może być Raheem Sterling, ale raczej Diogo Jota, jeszcze przed nim Semedo, no a na końcu Raheem Sterling, no i masz naprawdę cudowny skład.
Miałem mówić, że dzisiaj nam naprawdę szybko pójdzie, bo widzę same klasyki w obronie, ale tutaj niewątpliwie jest jakaś nowość. Szczerze mówiąc, najpierw musiałem sobie sprawdzić kartę tego tutaj Francuza w środku obrony, którego masz, ale już sobie sprawdziłem i widzę, że naprawdę Francuz wymiata. Francuz, którym jest nie kto inny jak Todibo, zawodnik z Nicei. Naprawdę kompletne statystyki, też SBC było dosyć drogie, bo pokazuje Footbin, że aż 221 tysięcy kosztowało, więc nie mało na pewno. Masz areole w bramce, to się wszystko ładnie zgrywa, ale ja naprawdę widzę wielki problem. Możecie się czepiać, że ja się czepiam, no ale ja naprawdę widzę wielki problem w tym, że tutaj Kurzawa jest nie na full zgrania. Co ja bym tutaj zrobił, jakie ja bym poczynił kroki? Kurczę, to jest ciężkie, to jest na pewno ciężkie. Na pewno mógłbyś spróbować grać, chociaż to też by nie dało, gra pięcioma obrońcami, nic. Z prawej strony Kyle Walker, wiadomo, że jego zwykła wersja nie jest już aż tak topowa, jak by się to wydawało na początku, dlatego też po jakimś czasie na pewno powinieneś go wymienić, właściwie ten czas przychodzi teraz i jest najwyższa pora. Jest Riyad Mahrez, N'Golo Kanté i JJ Okocha. Pisałeś mi, że go trafiłeś, tego JJ Okocha. Ja o nim mam bardzo złą opinię, oprócz tego, że potrafię się nim bawić, każdy się potrafi nim bawić, bo ciężko się Nigeryjczykiem po prostu nie bawić, to nic więcej quality nie wnosi do gry. No a też patrząc na twoją jedenastkę, to tutaj masz tak, dwóch napastników, którymi są oczywiście Mbappe oraz Ben Yedder. Masz tutaj Mahreza, który również jest zawodnikiem ofensywnym, twój lewy pomocnik również jest zawodnikiem ofensywnym, do niego sobie jeszcze wrócimy. No a tutaj mamy problem, bo ten problem jest dosyć poważny, mianowicie masz kolejnego zawodnika ofensywnego, chyba że grasz trójką obrońców i jeden z tych LO, Cole bądź Kurzawa, schodzi na SPD, to by nie było w sumie głupie, mógłbyś tak postąpić, właściwie ja ci to polecam, kurczę, to jest dobre. Oj synu, wpadłem na taki pomysł. Pewnie jesteś starszy ode mnie, ale dobra, to pomijając. Wpadłem na taki genialny pomysł. Robisz ze swapów Laurent Blanc, który może być jak najbardziej twoim stoperem. No i wtedy jednego z dwójki Kurzawa bądź Cole, jednak byłbym za tym, żeby to był właśnie Anglik, Ashley Cole. Dajesz go na SPD zaraz obok Kanté. Pewnie grasz formacją 4-2-3-1 bądź 4-2-2-2 bądź 4-4-2. Więc no po prostu wszędzie ten pomocnik taki bardziej cofnięty, taki jak Kanté, występuje, bo jednak większość społeczności FIFA-owej gra tymi formacjami, które przed momentem wymieniłem, no i właśnie tam bym polecał się umieścić Ashley'ego Cole'a, no i wtedy wiadomo, Kurzawa LO, a pan Laurent Blanc się cofa, no i ląduje ciebie na stoperze. Jeśli chodzi o lewego pomocnika, wedle obietnic wszelkich wypowiem się o nim, nie jest on oczywiście nominalnym lewym pomocnikiem, bądź też lewym skrzydłowym zawodnikiem, który po prostu powinien też tam trafić. No i też jego statystyki, oj, nie są ładne, nie są ładne, nie podobają mi się, szczerze mówiąc, i myślę, że wam również nie przypadły aż tak, przynajmniej aż tak, żeby było takie wow, że tak powiem, do gustu. No i w przypadku posiadania dwóch ikon, którymi w przyszłości u ciebie, właściwie aktualnie również masz w tych miejscach ikony, ale za Okocha oczywiście wleci Blanc, o ile po prostu zastosujesz się do mojej propozycji, no to w przypadku posiadania dwóch ikon oraz Mbappé po prostu umieszczasz tam Francuza. No i kogo ja bym ci polecał? Polecałbym ci naprawdę Jonathana Bambę, którego sam posiadam, no i naprawdę robi chłopak robotę. Miałem nawet nagrać o nim osobny materiał, ale zdecydowałem się bardziej wyzywać Foot Champions, a nie jeżeli mówić merytorycznie na temat gry moich zawodników. Taki jednak był mój wybór. Natomiast całym sercem polecam ci tego zawodnika i myślę, że jak najbardziej odnajdzie się w twojej jedenastce. Kolejny skład jest od Psychusia, o ile to się odmienia ten nick, ale raczej tak. Obrona najbardziej klasyczna wraz z bramkarzem, jaką się dało, oprócz Jamesa. No bo na pewno Varane, Mendy, Gomez, Pope mają na swoim koncie rozegranych więcej spotkań przez graczy w samej grze niż właśnie James, więc to jest naprawdę niekonwencjonalny, wykazałeś się wybitną wręcz kreatywnością. Kanté, Neymar, Mbappé. Nie wymieniamy nic, i Ben Yedder, Balak, Tavernier, no i to jest jeden z tych składów, w których ja się mogę jedynie doczepić tego, że Tavernier nie ma fulla zgrania. Czego ja mam się tutaj, kurczę, doczepiać? Jeśli chodzi o takie składy, to tutaj nie ma wyraźnych błędów, bo masz dwóch defensywnych pomocników, masz czterech ofensywnych zawodników, chociaż jeśli Michel Balak to SPO, w twoim mniemaniu, no to może być to też zawodnik ofensywny, uznawany za ofensywnego. Natomiast czego ja się tutaj mogę przyczepić? Właśnie chyba jedynie tego zgrania Taverniera, bo piękne karty, piękny skład, wartość 4 miliony 600
tysięcy, więc no to nie ma tutaj nad czym się rozwodzić. Posiadaczem kolejnej jedenastki jest Bartek B07. No i mamy tutaj ponownie dość klasyczną obronę, chociaż jest Tierney, jest Scott z Arsenalu, który nadaje temu z tej jedenastce po prostu takiej kreatywności, jak już mówiłem. Alisson, Van Dijk, Gomez. Cancelo, obrona nie do wymiany, ale ja do Tierneya mam bardzo dużo w sumie, bo mi się dobrze nim grało. Nie mam pojęcia, jak rozgrywa swoje spotkania w tej swojej lepszej czarnej wersji, Team of the Week. Natomiast mimo wszystko myślę, że tutaj mógłby się znaleźć piłkarz lepszy. Kto powinien nim być? Premier League jest dosyć znany oraz popularny problem braku lewego obrońcy właściwie. No najlepszym taką złotą kartą jest Alex Telles, który ma niezbyt dobre tempo, co mówi dużo o tej lidze, jeśli chodzi o tą pozycję, więc tutaj raczej bym czekał i łudził się na jakąś kartę specjalną na lewym obrońcy. Jest N'Golo Kanté, jest Rashford, dwa kocury totalne, jest Mahrez, no i ponownie mamy Balaka i Shukera z panem Ben Yedderem tam na górze na ataku. Jak mówiłem w tamtym odcinku, że Shuker jest słaby, to się na mnie rzucił posiadacz składu, nie no, oczywiście z pełnym szacunkiem do tego podszedł oraz pełną, że tak powiem, kulturą, że Shuker to najlepszy zawodnik w jego składzie. No nie odpowiada mi ten zawodnik, no to jest po prostu moje zdanie. Swoją drogą, ostatnio po nagraniu tego odcinka trafiłem na niego w drafcie, gdy sobie grałem tak na luzie, poza odcinkami, poza streamami, których właściwie nie robię. I znów trafiłem na tego Shukera. I kurczę, nie lubię. Ale jak możecie zauważyć, autor chyba tutaj celowo pokazał nam również, ile ładnych, naprawdę konkretnych kart specjalnych znajduje się na jego ławce rezerwowych. No i kogo ja bym tutaj wykorzystał? Jak ja bym to zbudował? Wyrzucił Tierneya, kupił Alexa Tellesa po to, by nasz ulubiony kocur Marcus Rashford, zawodnik United, miał perfect linka. I nie musimy się wtedy martwić już o zgranie Anglika w żadnym wypadku. Wyrzucił Shukera, jeśli jest trafione, to daj znać, bo tak mi się jednak wydaje, zawsze mi się tak wydaje w przypadku tych ikon, których nie lubię. Być może wy macie inne zdanie z tego, co wynikało w komentarzach pod poprzednim filmem. Tak jest, po prostu. No i wyrzucił Shukera. W przypadku wymiany Davora Shukera widzimy jasną opcję, którą jest danie tam po prostu Francuza. Jeśli byłbyś skłonny kupić jakiegoś kocura z rynku transferowego, no to oczywiście możesz to uczynić. Jeśli nie jesteś pewien, kto byłby tam dobry, możesz pisać już na privie do mnie. Ja mniej więcej postaram się odpowiedzieć również, jaka jest moja prywatna opinia na temat danego zawodnika. Natomiast korzystając z tej ławki, naprawdę polecałbym ci tam umieścić Depaya, bo jednak ma linka z Ben Yedderem, no Kanté, jeżeli jesteś w stanie po prostu poświęcić zgranie N'Golo Kanté kosztem dania tam właściwie umieścić Depaya kosztem utracenia zgrania u N'Golo Kanté, no to również bym ci to jak najbardziej polecał. Dlaczego? No Depay moim zdaniem wygeneruje nawet lepszą jakość niż Davor Shuker, ale jak już mówiłem, każdy ma indywidualną opinię, no i każdy może mieć swoje zdanie. Dobrze, moi drodzy, ostatni skład na dziś i w oczy rzuca się legenda francuskiej piłki oraz piłki Premier League, piłki Manchester United, niestety Cantona, rzecz jasna, jest za Netflix. Messi, Toty w ogóle, ja takie... Bardziej na Cantona niż Messiego Toty? No jednak jest tutaj też Messi Toty, pewnie trafiony. Bo patrząc na to, że masz Aubę, a potrafisz mieć również Messiego Toty, to raczej jest troszkę podejrzane, czyż nie? Dlatego, no, wiadomo, Messiego Toty wyrzucamy, to jest karta w ogóle do śmieci, totalnie. Nie widzę w tym zawodniku nic dobrego. Dobra, teraz już tak na poważnie, obrona klasyczna, Andy Robertson moim zdaniem jest out, totalnie. Tak samo jak w przypadku, jakbyś uważnie słuchał w przypadku poprzedniego kolegi, bo kolejnego już w sumie nie będzie, czekać i łudzić się na jakieś fajne SBC o lewego obrońcę z Premier League, bądź jakiegoś Anglika tutaj umieścić kosztem zgrania Sadio Mane. Właściwie też tak możesz zrobić, możesz tutaj nawet kupić sobie tego Taverniera w wersji specjalnej, tej ładnej, ładnej wersji specjalnej, na wiadomo 7 zgraniach, ale z Joe Gomezem się zgra jak najbardziej. Zanetti zostawiamy, oczywiście Pogba w specjalnej wersji będzie totalnym kocurem. Jeśli jesteśmy już przy postaci pięknego Portugalczyka z Manchester United, wybitnej postaci tego sezonu szczególnie, chodzi oczywiście o Bruno Fernandesza. Jeśli chodzi o jego różnicę pomiędzy tą zwykłą, rzadką, złotą kartą, a jego z wersjami specjalnymi, jest naprawdę kolosalna moim zdaniem. Miałem okazję grać tą wersją, tymi właściwie wersjami, kilkoma właściwie specjalnymi właśnie Portugalczyka. No i naprawdę polecałbym ci również ulepszać. Sadio Mane myślę, że jak najbardziej wymiata.
No i co najwyżej również kupować jego wersje specjalne. Cantona, no to jest karta piękna, zazdroszczę ci. Sam bym chciał pograć. No i Aubę moim zdaniem to jest pierwsza karta, którą tutaj autujesz. Zaraz po Robertsonie ewentualnie, zależy jak ci się nim gra. Nigdy tego zawodnika nie lubiłem, to jest taki klos, jak nie można w ogóle się poruszać w tej grze. Totalnie tutaj się nie przyczepiając do Gabończyka w rzeczywistości, bo sam udowodnił ostatnio, że w Lidze Europy jest w stanie strzelić bramkę ważną. Ale mimo wszystko jakiś Timo Werner albo inny napastnik z Premier League najprościej po prostu powinien tutaj wjechać. A ja wam już dziękuję za dzisiejszy film bardzo z całego serca. No i jeśli chcecie podsyłać swoje składy, to jak najbardziej zapraszam tam na dole, bądź na moim Discordzie, który jest w opisie filmu. No i co ja jeszcze słowem podsumowania, może poproszę o łapkę, bo rzadko to robię, może poproszę o subskrypcję, bo też rzadko to robię. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.